Cześć, siemano, witam w tym materiale odnośnie tego, jakie miałem wyniki z matury i jak do tego doszło. Wiele osób się o to pyta, wiele osób w sumie zawsze ekstremowałem, miałem wykrzyknik matura gdzieś, no to zawsze się tym jarali, zawsze gdzieś tam to sprawdzali, więc tutaj teraz taki odcineczek, bo gdzieś tam minęło, no jakoś tutaj jestem teraz poważnym, matematycznym, informatyczno-maturalnym korepetytorem. Nie wiadomo czym tu jeszcze, po prostu wrzucam sobie śmieszne filmiki, bo mnie to po prostu jara, fajna sprawa, fajnie też zrobić matematykę z kimś na transmisji live, no to niech gdzieś to tam zostanie. Ja generalnie pisałem maturę w 2.20, bardzo niebezpieczny rok, bardzo niebezpieczna matura, była mocno zagrożona. Patrz, jaki skurwysyn mnie tu atakuje. Sorry, musiałem się tutaj uporać z pająkiem, do tego przynajmniej się daje książka Umysł Milionera pana Piątkowskiego, bo do niczego innego jest bezużyteczna. Oczywiście sorry, jeżeli kogoś to uraziło, mam nadzieję, że wrzucę tutaj gdzieś trigger warning w komentarz, żeby nikogo to nie zniszczyło, no ale wracając do tego, w bardzo niebezpiecznym roku było pisane, 2020, rok startowo-covidowy, było turbo niebezpiecznie, 10-100 nawet przypadków covida, tego nam przesunęli maturę, troszkę odwołali egzaminy ustne i bardzo dobrze, bo one totalnie nie miały sensu, nie ma po co na nie iść, waste of time, bo nie zdać się, nie zdać ich, no raczej ciężko, gdzieś tam stres zawsze jest, nie wiadomo co będzie, trzeba gdzieś przyjść, coś tam prześwirować, no głupia sprawa, więc dobrze, że ich nie było. Fajnie też, że nam przełożyli maturę o miesiąc, no bo dało się lepiej przygotować, zwłaszcza, że gdzieś tam w kwietniu totalnie się tym nie zajmowałem, bo to były czasy jeszcze jak byłem wannabe e-sportowcem profesjonalnym, wygraliśmy wtedy slot do Ultraligi, no i nie chcieliśmy grać, musieliśmy go sprzedać, więc ja jako mój biznesowy umysł zająłem się całym tym procesem sprzedaży, no i gdzieś tam dużo było z tym związanych jakichś dziwnych rzeczy, mimo że to nie zajmowało zbyt dużo czasu, no to jakby tak zajmowało umysł, gdzieś tam było ciężko coś zrobić, więc nic mi się nie chciało, więc na szczęście udało się go sprzedać równo ze startem maja, no i przez to, że matura była przesunięta, dało się potem coś przyświrować, coś tam jeszcze może poduczyć pod koniec czy coś, no ale generalnie może przejdźmy do tych wyników, no bo po to wszyscy tu są. Więc tak, z polskiego 63% miałem, no nie da się ukryć, nie byłem ekspertem z polskiego, nigdy tam za bardzo nie ogarniałem, też matura z polskiego to jest taki rzut monetą trochę, angielski podstawa 100%, bo because I'm fluent in C1 English, that's true, Więc to spoko sprawa. Matematyka, podstawa oczywiście 100%, udało mi się nie odwalić żadnej manianeczki, zrobić dosyć clean to wszystko, więc to wszystko siadło. Matematyka rozszerzona 96%, troszkę tam się w pewnym zdaniu lekko rąbnąłem, ale też troszkę mnie oszukali, mam wrażenie, cały czas się nie zgadzam z tym, taką głupotę tam została zrobiona, no ale to może kiedy indziej powiem. Informatyka 80% rozszerzenia, oczywiście tutaj też mam wrażenie, że zostałem oskamowany, powinien być 90%, ale też gdzieś tam te zadania się nie do końca zrozumiałem tak jak powinny być zrozumiałe, no to jak zrozumieć zadania z informatyki to jest głowa mała, tam to jest też tak turbo losowo popisane, nikt do końca nie wie o co chodzi, no i angielski 96% z rozszerzenia, wiadomo, C1, jakaś tam lekka pomyłka, może gdzieś tam nie zauważyłem czegoś, już nie pamiętam dokładnie. No i generalnie nie mówię, że jakoś turbo dużo się uczyłem do matury, no bo po prostu najważniejsze co było, no to, że miałem dobrą szkołę, mega dobra szkoła, najlepszy liceum w Poznaniu, 8 LO, super szkoła, tam w sumie chodziłem, no i tam bardzo dużo mnie nauczyli do tej matury, praktycznie wszystkiego, gdzieś tam jedyne co robiłem po tym, no to oczywiście przed maturą troszkę tam gdzieś poglądałem jakieś filmiki na YouTubie, popatrzyłem, dowiedziałem się paru ciekawych rzeczy, porobiłem trochę arkuszy rozszerzonych, tam praktycznie wszystkie z 5, 10 ich tam chyba było, zrobiłem, oczywiście wszystko na streamie, bo samemu nie chciałoby mi się, a na streamie z kolegami było fajnie, niestety wodów z tego nigdzie nie ma, więc to trochę słabo, ale mega fajnie się to robiło, przez to też wszystkie te zadania poznałem, no bo to jest bardzo schematyczne, no jak już zrobisz raz, no to potem jest mega prosto. No z informatyki też tam gdzieś tam porobiłem jakieś z 5 może, więcej mi się nie chciało, bo bardzo nudne to jest. I nie mówię tutaj, że to jest jakaś turbo dobra sprawa, no bo wiadomo, trzeba dużo umieć, ogarniać, ale ja miałem to szczęście, że dobrych nauczycieli w szkole, więc oni mnie w miarę przygotowali do tego, może oprócz polskiego, no bo tam było dosyć średnio, ale no, polskiego też ciężko nie znać, ważne, żeby tam ogarniać plus minus o co się dzieje, to jest zresztą najgłupsza matura, trzeba troszkę przyflipować, troszkę trafić do tematu, do sprawdzającego, więc tak średnio, no i gdzieś jakoś tak dobrze wyszło. No też nie ukrywam, że zawsze też miałem taki troszkę dryg do tego wszystkiego, można powiedzieć, że byłem takim złotym dzieckiem, wszystko mega prosto mi wchodziło, nie miałem nigdy problemów żadnych z matematyką, z czymkolwiek, w sumie w szkole zawsze tam były dosyć dobre oceny, prawda, w liceum troszkę spadły, no bo wiadomo, dobre liceum, wyższy poziom, ciężkie rzeczy do robienia, no a nie ukrywam, że nie chciałem się za bardzo tryhardować, no bo w tym momencie ja wolałem wrócić do domu, pograć sobie w LOLa, gdzieś tam próbować spełnić e-sportowy sen, który koniec końców nie wyszedł, no ale nie żałuję niczego, bo fajnie przez to przeszła tranzycja do tego co robię teraz i w sumie jest świetnie. No i tak, co dała mi matura? No w sumie najważniejsze co mi dała, to flex internetowy, zawsze jeżeli ktoś ma jakiś argument odnośnie mózgu i odnośnie matury, mogę go turbo zessować w tym momencie. Tak poza tym, no, na studia mógłbym się dostać wszędzie. Dostałem się wszędzie, no ale poszedłem tu, gdzie poszedłem. Na Polibudę Poznańską. Czy dobry wybór? Tak i nie, no ale o tym może kiedy indziej, inny materiał. No i nic, jeżeli chcecie mieć takie same wyniki, no to albo musicie mieć dobrą szkołę, dobrych nauczycieli, albo po prostu oglądać ten kanał, zadawać jakieś pytania, edukować się, myśleć razem z innymi, no bo samemu troszkę nudno, może się nie chcieć, a z innymi jak coś tam pomyślicie, rozwiązujecie jakieś zadanka, no to wtedy fajnie, szybko i przyjemnie to wchodzi. Więc polecam takie rozwiązania gdzieś tam z koleżkami, spotkać się, razem porobić jakiś arkusz, może na Jamboardzie online, się do tego przydaje się taki tej tablecik graficzny, mega dobra inwestycja, jeżeli chcecie to robić, to kosztuje tam z 200-300 zł, fajna opcja. Ja mam Wacoma podstawowego, najmniejszego, jeżeli chcecie, link będzie w opisie, no i mega to oddaje. No i warto gdzieś tam sobie porobić te arkusze, pooglądać jakieś filmiki ekspertów maturalnych na YouTubie, takich, którzy mówią jakieś konkrety, no i wtedy wasza droga do sukcesu jest przed wami. No i tak, ogarnąć jaki jest schemat, ogarnąć te zadania, plus minus, co na nich jest, no i też oczywiście nie ukrywam, dobra szkoła dobrze oddaje, bo jesteście nieźle przygotowani, tak jak to było u mnie. Generalnie u mnie większość osób w szkole miała podobne wyniki, więc po prostu podobny poziom, a nie było jakoś turbo trudno, w sensie nie było tak, że wiecie, depresja, coś, te sprawy, taka tragedia. Nie, 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 to nie jest tak jak mówią niektórzy, chociaż to w sumie zależy od szkoły, od podejścia, no ale to tyle. Więc dzięki, że oglądaliście, dzięki, jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, zadajcie w komentarzach, oczywiście like, sub, dzwoneczek, jeżeli chcecie jakieś inne arkusze, tipy maturalne, w szczególności z matematyki, może z informatyki, na pewno z informatyki jeszcze kiedyś będą, to dajcie tutaj like, sub, dzwoneczek, napiszcie, sprawdźcie inne materiały, no i dzięki, trzymajcie się, cześć, pa!